Overnight, my world has changed. I've become a vampire. I did not choose the thing I've become, but I can choose the lives I now take. Cursed be the choice. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Vampyr, w którym lecimy do Whitechapel, aby poszukać tam Dorothy Crane. Whitechapel Street. Stan poważny. A tak... Wow! Dziki skal na 18 poziomie! Ej, co jest przy sobie unik? Jezu, nie spodziewałem się tak silnego przeciwnika tutaj! I znowu robię kurwa unik! Jakby nie, ja stąd wypierdalam! Nie będę z tym czymś walczył! No kurde no! Ale są też stróżowie Priven. O, ale Skal widzę przyszedł za mną! O, bardzo ładnie, bardzo ładnie. No weź, żeś... Co ja ci zrobiłem? Weź ze mnie zejdź! Dosłownie w przenośni. Dobra, wy się tu bijcie, ja lecę do typa. Dobra, HP full. Typ ograbiony. Ci? O, ci jeszcze walczą i zaraz go dobiją! Nie! What? Albert Palmer? Co jest? Ty chyba zabicie tego Skala coś mi dało. Kurde, ja go chciałem zabić, chciałem ekspa trochę za to dostać. Wow! Jak mnie nabił! Gryziemy! No jeszcze mnie zdążył ubić. Znaczy ubić, nabić. No kurde, jego zatłukłem tym kołkiem, no. Okej, śruba ołowiana płyta. Boże, gdzie ja trafiłem w ogóle? Porzucona nieruchomość inwestycyjna. Wychodzę stąd. Nie to mnie tutaj interesuje. To jest chyba na później. Są tu? Nie. Ej, ale tu jest krew. I tu też. Oj, dużo tej krwi. Strzelę z Priven. O, kryjówka. Proszę bardzo. Na jolo trochę znaleziona. Fiolka z pigułkami. Okej. Okay. Nic nie mam do zbadania. To jest coś fajnego. Okej. Okay.
Jak ty z buteleczki robisz szklaną fiolkę? Weź mi to powiedz. Okej, to myślę, że warto rozkładać. Tego mam nawet dużo. To niech zostanie, to też niech zostanie. Dobra, spać nie będę, bo nie mam de facto po co. Ty, czekaj, to nie jest w ogóle ta miejscówka na początku gry? Cić. Przydałby się teraz ta umiejętność ostateczna na tę grupę. Który? Ten. No gościu jak ten normalnie. Jak Deathshot, ma jakiś karabinek na łapie i będzie do mnie strzelał. Jezus, dobrze, że zdążyłem zmienić ten cel. Na bok. Dawaj. Jest, zdążyłem. Jeszcze ty. Kolejny do gryzienia. No, ja pierdzielę, ledwo się wychylujesz, to ci zaraz jakiś kolejny młot przyleci. Dobra, tego już mamy z głowy. Jeszcze nie? Już tak. No, tego też. No! Boże święty, ile można? Jakieś 5 minut mi ta walka chyba zajęła. Ale nie zginąłem, to jest najważniejsze. I odkryłem sobie nową kryjówkę. Okej, tu. Tu pustawo. Trochę hajsu. I niewiele więcej. Gdzie my jesteśmy na mapie? Tutaj gdzieś. Jest tu gdzieś przejście dalej? Dobra. Jakiś plakat rekrutacyjny, powiedzmy? Kolejny skal. No, szczurek. I full krew. I gdzieś tu powinna być kryjówka, bo było powiedziane, że w pobliżu kryjówek się te szczury kręcą. Ogień, czyli gościu pewnie podpala. Zamknięte. Świetnie. Minus tylko dla ciebie, mam totalnie gdzieś, że jest to zamknięte. Okej, zużycie tej autofagi teraz to było bardzo głupie z mojej strony.
No, to chyba ta kombinacja była, muszę przypowiedzieć. Ej, no dlaczego jego typ nie przyjął tego na klatę? Roger Mir? A to co, jakiś przeciwnik będzie? No, to z wami się żegnamy. Mam nadzieję, że na dłuższą chwilę. Fragment zwyczajnego spustu miał jakiś koleś. Okej, gdzieś tutaj muszę iść. O, jakiś, to jest jakiś mini bosik chyba. O, Elidge, co ty nie powiesz? Twój kolega chyba właśnie odczuł ssanie pijawki. Świetnie, jeszcze kolejny. Fajne w tych pazurach jest to, że one są... są takie shotgunowe, w sensie biją wszystko w zasięgu. No widzieliście? Typ wleciał we mnie, chcąc mi zadać obrażenia, a ja zamachnąłem się pazurami na tego gościa i ten też dostał obrażenia. O, tak jak teraz. Siedź tu. Z łaski swojej. No. Dobrze. Okej, ten się chyba osłania, widzę. Ale też stun widzę rośnie coraz bardziej. Pytanie, czy ja mogę mu to jakoś osłabić. No. No, Jezus, zrób unik, gro! Miałem się zastanawiać, skąd wzięła się ta ksywka Mur, ale patrząc po tym, jak ten gościu się broni, to nie dziwię się. To nawet nie wiem, nawet się bym się nie zdziwię, nie dziwię się jej znaczeniu. Gość jest twardy jak sukin kot. Jak się nawet ciężko pałuje, co dopiero mówić o wysysaniu z niego krwi, żeby mu stunować. Stój. I padłeś. Świetnie. Chociaż trochę to zajęło. Dobra, 18 metrów w tę stronę. Na szczęście drzwi są otwarte. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind of blackmail. First, let's find this Petrescu felt. Oczywiście, że to było dopiero 18 metrów do Whitechapel. Czyli do dzielnicy, w której Kuba Rozpruwacz zabijał kobiety za czasów swojej aktywności. Słyszałem wystrzał? Albert Palmer. Ktoś nieznany. Are you all right? The bastard at the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you.
I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Co? Goodbye, young man. The wet boots will be... Czekaj. Właśnie, ej, do niego chyba znaleźliśmy jakąś wskazówkę, nie? Bo gdzie? To było tutaj. Jest, on jest chory na zmęczenie. Podłączył do mokrych kaloszy, Albert miał się spotkać z przywódcami szajki. Okej. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. I found the recruiter you were expecting. He's dead, but he carried a note. The wet boot boys have accepted your application. I knew it! I told you I was tough enough. I'll be free soon. Free? You may soon find out that you have simply traded one set of shackles for another. You're all fancy words, none of which concern me. Go worry about someone else. I'm fine and I have a future here. Wątpię, stary. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. No dobra, no więcej mi nie powiesz. Goodbye, young man. I co? O, to jest ten typ, który chyba do niego celował. Okej, okay, gdzieś tam też jest Dorothy Crane. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened. Who are you? I'm Dr. Reed. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. W jakim sensie? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. The woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Środek na migrenę. No, niestety nie podałem, bo nie mamy nawet receptury na ten środek. I will see you later. A gun? Alcohol and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Okej, okay, tu są kolejne osoby, które mogę wypytać, albo mogę iść za znacznikiem. When science fails you, this elixir will give you faith again. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Healer, you say? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Z przekrętem to śmierdzi twój interes, koleżanko. I'd like to see what kind of medicine you're selling. Zobaczmy, co masz dla mnie. Opium, ergotamina, nadbieganie potasu, kodeina, roztwór, winian, szwiolka... Kordial Swanborough. Wraz z listą składników zapisanych po łacinie, części tego przedmiotu nadają się do ponownego wykorzystania. Kupię jedno. Ciekaw jestem, co mogę z tego wyciągnąć. When science fails you, this elixir will give you faith again. Okej. Mam tutaj kogoś jeszcze w pobliżu? Jest sprężyna w świetniku, tu jest jakiś ziomek, tu jest zamknięte. Przejdziemy.
Pukamy póki co. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. No to będzie dość proste. I widać, że to jest właśnie ten cały Darius Petrescu. Tak chyba się czyta to imię. I gościu choruje na zapalenie oskrzeli. No, kiedy będę mógł... Kiedy to się... O, już. Wyjdzie Dorothy? Oczywiście. Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nidocott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Jest prawą ręką Dorothy. Do niej będzie? Nie, do niej nie ma, o dziwo, wskazówek. Woluju, jak tu są ludzie chorzy, straszliwie. Czekaj, gdzie mam? Obiecujący rekrut, Albert i Benjamin Palmer. Czyli rozumiem, że to są bracia. Mam tam gdzieś ten przepis na tą? Mam gdzieś przepis na te moje leki? Są kuracje, ale to ogólnie. Na wszystkie zaburzenia krążenia. Czy jak gościu ma zmęczenie, to też mu to mogę podać? Wydaje mi się, że chyba nie powinno to tak działać. I nie wiem, czy chcę to sprawdzić. Tutaj Bractwo Stuły... To było. Ale tutaj gdzieś powinien być chyba jakiś wpis. Doktorka, karta zgonu, talon... O, jest, notka o tym właśnie. To, co zebraliśmy wcześniej, a czego nie przeczytałem. Proszę bardzo. Dla was. A, i teraz pewnie wskazówki odkryjemy do niego. Dla mnie spoko, bo przyczyni się to do wykorzystania, do zwiększenia ilości expa, którą mam przy sobie. Jak mam strzelać, to będzie raczej ten. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby. Proszę bardzo. Sorry, I'm new to Whitechapel. Perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. O, jaką myślę przydałoby się wypytać dokładnie? I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby.
What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. Jak miał, to pewnie już zginęli. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. A, czyli go sprawdzał pewnie. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? I'm convinced there is more at work here than a simple epidemic. Really? To be honest, I could say the same. Some of the sick I saw or heard of. My God, what happened to them? Nie chcesz wiedzieć. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth? I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Pytanie, ile z tego faktycznie sprzeda? Why are the newspapers o ile cokolwiek? About the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. Okej, okay, niby potrzebuję wskazówki, jakąś dostałem, ale żadna, która może mi dalej pchnąć z nim dialog. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. No dobra, teraz musimy... Czemu tylko 20 ekspa za to, ludzie? Znajdź skrzynkę pocztową. Dwa cele, ale który jest który? Dobra, pokaż mi tego ziomeczka. To był ten tutaj. I co? Chciałbym, żeby gazety pisały prawdę o sytuacji w Whitechapel. No dobra. Na razie skupmy się na fabule. Jeszcze będzie czas, tym bardziej miejsce, aby się zająć kwestiami pobocznymi. To było trochę bez sensu. Okej, okay, tu jest gdzieś skrzynka pocztowa. Pytanie tylko gdzie i czy coś jej nie pilnuje. No dobra. Kamelia, jakaś nowa osoba. Kamelia pokryjomu rozdaje talony na zabiegi medyczne w lazarecie Dorofi. O proszę, i ona jest, powiedzmy, znajomą tego Dariusa. A my jeszcze jej na dzień spotkaliśmy. O wilku mowa, nie? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Okej, okay, ona udaje niemą, czy jest niema? I know you understand what I'm saying.
Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Camellia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Albo są sprytni, albo ona po prostu jest stary niema. A z niemą osobą w normalny sposób, normalny dla człowieka, który potrafi mówić, się nie dogadasz. Jak nie znasz migowego, nie dogadasz się. Za żadne skarby. Kurde! 14 level! To się może trochę źle skończyć. Dobra, cofaj, bo HP nie... Czy HP, staminy nie mam. O nie! Co to było? Jakiś 15 level? Co? Jak? Wielebny... Tak, wielebny Kane! Walczę właśnie z księdzem! Schowaj wrzeszto! Krzyża mu się zachciewa. Jezus Maria, ja nie mam... Nie mam HP. Dobra, już trochę mam. No, Jezu! Dawać staminę. Au. Jezus, bariera, zatrzymanie. I co mnie zabiło teraz? Co mnie właśnie zabiło? Żądam odpowiedzi. Co mnie właśnie zabiło? Gościu się pomodlił i dostałem z tego obrażenia. Na jakiej podstawie? Okej, nie wiem za co ja tego expa teraz dostałem, ale... Spoko, niech będzie. No nie, wypierdalam stąd. Nie będę z nimi kurwa walczył, bo to jest po prostu idiotyzm z mojej strony. Tak, pewnie. No łykaj, znaczy łykaj, bier kurwa te autofagi i wypierdalaj stąd. O, świetnie. W tej skale. Jeszcze lepiej. No ludzie. O, tak, pewnie. Jeszcze to. Jeszcze to coś. A weźcie się pozabijajcie nawzajem, co? Proszę, ty jesteś ślepy, co cię atakuje właśnie? Jak typ się na mnie skupił po prostu. Idzie na mnie, a ma totalnie w dupie wilkołaka, który właśnie go kroi po pleckach. Dobra, ale to nie jest dla mnie. Oj, to będzie problematyczne. Widzicie, jakie oni obrażenia robią? To jest chore. Tak, pięknie. Nie, idź mi stąd, won. Uciekaj, nie było cię tu. Heal na wszelki, tak, pięknie, ucieknij sobie dwóch in. O, tak, to... Tak, to było bardzo, bardzo nielogiczne. No rusz dupsko stąd! Heal.
Gdzie jest wyjście? Gdzie jest wyjście? Nie tędy, definitywnie nie tędy. Idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd, idź mi stąd! Run.exe. Dawajcie jakiś przeskok, jakąś kryjówkę, coś. Gonią mnie jeszcze? Tak, gonią mnie jeszcze i bardzo gościu jest uparty w swoich łowach. No jeszcze was mi tu brakowało! A, pewnie. Jak nie jeden, to drugi. Run.exe. No ten jak za dupce normalnie, za mną jak jakiś predator z tym ostrzem. Oś, super, jest na cmentarzu. Świetnie. Ty, wait, a to nie jest w ogóle to miejsce, w... To jest chyba to miejsce, w którym ten... Niedaleko jest ta chyba zbiorowa mogiła. Dobra, uciekłem im, na szczęście. No, tylko oczywiście nie mam tutaj żadnej kryjówki. Dobra. Jestem ćwierć kilometra od miejsca, w którym chciałbym być. Okej, to był dziwny odgłos. Nie, może jest to jakiś ten schowany? Jakaś kryjówka? Jak już jestem w pobliżu i jakaś by tu była, to bym z chęcią ją odkrył. Ale chyba nie, jak tak patrzę. O, są szczury, dobra! Dawaj. Łap tego szczura. Jezu, ale ta autofagia jest słaba teraz. Muszę sobie ją szybko ulepszyć. Dobra, nie, tu byłem przed chwilą. Nie ma tu jakiegoś przejścia? Innego niż to? Zdupcę po prostu przed potworkami i przed, powiedzmy to, inkwizycją na cmentarz. Ja mam wrażenie, że ja jestem tutaj grubo chyba za wcześnie. Albo że faktycznie powinienem kogoś wystać po drodze. 15 i 16 poziom tutaj. To jest minimum, jak widzę. Super, i teraz będą stali tutaj. No i nie udało się, no jeez! Kurde, 40 minut ja tu mam już prawie. Dobrze. No ja zaraz tutaj zginę, jak tak dalej pójdzie. Kurwa, a propos. Ja pierdolę, ale to będzie kurwa ciężkie. Jak ja się mam ulepszyć, nie będąc w stanie nawet tutaj walczyć? Jestem o 6 leveli, a nawet o 7 za słaby w ogóle na tą dzielnicę. Nie, to nie powinno w ogóle być. Chyba że bronię po prostu muszę sobie ulepszyć, no ale wolałbym znaleźć coś lepszego najpierw. To jest jakiś skrót. O, czemu? Czemu? Czemu żeś nie wskoczył? No i nie dadzą mi wyjść, co nie? Nie dadzą mi wyjść. Ty, czy to jest kryjówka? Chyba tak.
to miało być? Przepraszam bardzo, ja przed chwilą. Ja jestem dosłownie na jakieś 2-3 strzały. No kurwa XD! Ja tu nie jestem w stanie się po prostu poruszać normalnie. Oj, tu jest jakaś kryjówka. Świetnie. Znaleziona po prostu idealnie w czas, nie? 5 szylingów. O, 12 nabojów. Piękne odkrycie. A tu? Stróż Priven. Ej, nie, no to jest jakaś masakra, to jest jakaś. Więc co ja tu mógł wziąć? Jest jeszcze więcej do HP? No mógłbym, ale co mi po większej ilości zdrowia? Nie, muszę autofagi ulepszyć. O, tylko to mnie kosztuje 1300. O, albo to. Ugryzienie po prostu, żeby regeneracja była w trakcie walki lepsza. Levela mi to jeszcze nie dało, no ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Ja pierdzielę, masakra. Okej, tutaj. Nie wiem, czy coś się zmieniło. Tutaj kolejno wszyscy chorują na zmęczenie i tak dalej. O, jakbym zagadał jeszcze do tego jednego typa, to już mam cały szpital Pembroke miałbym odkryty. Tutaj jest dalej stabilny, ale tej połowy ludności nie znam, tak więc... Może dlatego się nic nie dzieje. Jest dalej stabilny, ale tutaj nikogo nie znam w tej dzielnicy. Ale ta jest najgorsza jak na razie. Już jest na poziomie poważnym. Zobaczmy. Zmęczenie, migrena, zapalenie oskrzeli, ta jest zdrowa. Będę musiał pochodzić i poszukać tych ludzi, popytać o nich. Tylko naprawdę nie wiem, jak ja mam to zrobić na tyle, żeby nie dać się zabić po drodze. Dobra, trochę mordobicia było. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że uda mi się cokolwiek sprogresować w nim, bo jak na razie dostaję tylko popysku. Dobra, bez zbędnego przedłużania, do następnego. Cześć.